Strażacy na zwolnieniu w związku z seks-aferą, jednak nie znaleziono dowodów. Grupa strażaków z Kalifornii została wysłana na płatny, przymusowy urlop po oskarżeniach o uczestniczeniu w orgii z prostytutkami i nagraniu wszystkiego na kamerę. Skomplikowana seria wydarzeń rozpoczyna się oskarżeniem o morderstwo szefa jednostki straży pożarnej Orville Fleminga. Wyglądało to w ten sposób. 55-letni Fleming został oskarżony o zabójstwo młodej dziewczyny do towarzystwa, która została jego dziewczyną. Kobieta prawdopodobnie zamierzała go opuścić. Sarah Douglas rozmawiała przez telefon z matką, kiedy została brutalnie zamordowana 30 kwietnia. Dowody wskazują na to, że nie tylko została zamordowana nożem, ale także uduszona prześcieradłem. Orville Fleming uciekał przed policją ponad 2 tygodnie. Został znaleziony 16 maja. Po złapaniu mężczyzny jego żona dolała oliwy do ognia i powiedziała policji, że widziała nagranie, na którym strażacy zabawiają się z prostytutkami przy wozie strażackim, a jej mąż przygląda się wszystkiemu z boku. Władze nie potwierdziły istnienia taśmy, ale potwierdziły, że dochodziło do tego typu zdarzeń w jednostce straży pożarnej. 16 strażaków zostało zawieszonych w wykonywaniu obowiązków. Fleming z kolei upiera się, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią swojej dziewczyny.